Cześć! Dzisiaj będziemy sobie robić kwiatuszek o nazwie Haber. Bardzo lubię te kwiaty. Są bardzo proste, jak widać. Nie wyglądają na skomplikowane. I dodatkowo są bardzo ładne, jak to polne kwiaty. Polne kwiaty są najfajniejsze. Więc zabierzemy się do pracy. Potrzebujemy oczywiście kolor habrowy, krepiny, czyli inaczej niebieski. Jak będziecie mieli jakiś ciemniejszy granat, też może być. No błękit może odradzam, ale taki kolor habrowy byłby idealny. Tradycyjnie możecie to zrobić oczywiście ze zwykłej bibuły, ale raczej Wam to odradzam. Krepina jest pod tym względem najlepsza. Będziemy oczywiście potrzebować drut. No i moje magiczne nożyczki z ząbkami, które uwielbiam. Ale jeżeli nie macie tych magicznych nożyczek z ząbkami, to zapraszam do naszego filmiku o goździkach. Tam jest pokazana metoda, jak wycinać bibułę, żeby też miała takie ząbki. Więc tam to możecie podpatrzeć. A ja dzisiaj na tym filmiku użyję sobie nożyczek z ząbkami. Tradycyjnie musimy wyciąć sobie pasek z bibuły. Krepiny. I rozciągnąć go. Tak. No i co? Składamy to sobie na pół, znowu na pół i jeszcze na pół. I będziemy tutaj odcinać jedną końcówkę. Okay. Coś takiego mamy, ale to jest za mało. Musimy to jeszcze ponacinać. Robimy dosyć szerokie i długie, takie mniej więcej na centymetr nacięcia, nawet dłuższe możemy sobie zrobić. W zależności od tego, jakiej wielkości chcemy mieć tego habra, mój będzie taki w miarę pokaźny. Wychodzi nam coś takiego. I teraz będziemy robić środek. Metod robienia środka jest sporo. Generalnie zawsze jest w środku czerń i takie bordo, a czasem niektórzy dają żółty kolor, to zależy w sumie. Ja tutaj dałam akurat różowy, bo mi tak pasuje do koncepcji i tak z tym zostanę, aczkolwiek polecam to bordo, żeby to było takie ciemniejsze. Ja teraz akurat potrzebuję różowy, więc sobie wezmę różowy. W przypadku różowego mam oczywiście moją krepinę, natomiast w przypadku tego czarnego koloru używam zwykłej bibuły. Szczerze mówiąc, jest mało opłacalne kupowanie czarnej krepiny, jeżeli mamy jej używać tylko do środeczków, do habrów. Różowy rozciągamy, składamy na pół i na pół. I robimy takie malutkie, płytkie, cieniutkie nacięcia. Dosłownie na kilka milimetrów. No i w przypadku czarnego, który jest zwykłą bibułą, możecie sobie zobaczyć bardzo różnicę. Nie wiem, czy to będzie takie widoczne, ale no, ta bibuła jest praktycznie w ogóle nierozciągliwa, malutko. Jakbyśmy chcieli zrobić jakieś brzuszki czy coś, no to wychodzi to kiepsko. Tu w miejscu, gdzie się rozciąga, jest już taka przeźroczysta. Dlatego zazwyczaj ją odradzam. Natomiast do środków jak najbardziej się nadaje, bo tutaj nic nie musimy rozciągać, tylko właśnie delikatnie ponacinać, tak samo jak ten różowy. Możecie sobie zrobić też pręciki. Też widziałam, że niektóre twórczynie robią sobie takie pręciki w środku, tak jak na poprzednich filmikach. Natomiast ja zdecydowanie bardziej wolę jednak robić taki środek. Składamy razem ten nasz czarny i drugi kolor i zawijamy. Możemy go trochę marszczyć tutaj, no zależy jakiej wielkości chcemy mieć ten środek. Tylko musimy pilnować, żeby nam się te bibuły nie rozłaziły, żeby jedna nie była wyżej, druga niżej, tylko żeby były w miarę równo. Ja już mam swój środeczek. Tak go sobie sformujemy, żeby był taki bardziej puszysty. I bierzemy nasz habrowy kolor. I będziemy oczywiście marszczyć. Zaraz pod
naszym końcem nacięć najlepiej. Będziemy sobie tak marszczyć naokoło. Oczywiście staramy się nie schodzić w dół, ani nie wychodzić za bardzo w górę, no bo wtedy ten haber nasz straci formę. I tak sobie marszczymy, marszczymy. Rozkładamy go. Ten środek wtedy można sobie dać troszkę niżej, żeby kwiatek nabrał dobrej formy. I oczywiście potrzebujemy drucik. Zawijamy go. I na odpowiednią długość, jeżeli chcecie, żeby to był bukiet, musi być oczywiście dłuższy, ale ja chcę, żeby to było do koszyczka. Nawet jakoś tak bardziej lubię te koszyczki chyba. Ten dół możemy sobie oczywiście ponacinać. Oczywiście z dwóch stron. Natomiast na pewno łatwiej będzie nam się zawijać. O. Chociaż habry też mają te doły takie dosyć pękate. Ale obetniemy, bo wtedy jest tak trochę łatwiej. No i oczywiście zieleń. Ja sobie teraz biorę taki trawiasty kolor. Zresztą jeden z moich ulubionych. I znowu wycinamy sobie cieniutki pasek, dłuższy na łodyżkę. Rozciągamy go. I musimy przykryć cały drucik. I schodzimy sobie w dół, okręcając. Jak nam to kilka razy nie wyjdzie, to nic nie szkodzi, to się zdarza. Ja na początku nienawidziłam zawijania łodyżek, był to dla mnie straszny problem, a później sobie wypracowałam taką swoją metodę. I myślę, że każdy z Was wypracuje sobie swoją, jeżeli tylko dacie sobie szansę. A właściwie szansę kwiatkom zbyt było. Dobra. No i co? Bardzo proste, nie? Też tak sądzę. I w bukiecie na przykład ze stokrotkami wyglądają bardzo fajnie. Nawet z niezapominajkami, takimi błękitnymi, czy z jakimiś innymi różyczkami. Wyglądają naprawdę bardzo fajnie, więc zachęcam do łączenia. O, mamy takie dwa. No to chyba tyle na dzisiaj. Dzięki, pozdrawiam.